Witajcie widzowie w kolejnym odcinku na tym pięknym, przecudownym jakże kanale. A dzisiaj mam zamiar sprzedać tą kosiarkę i kupić se nową. No i jeszcze sobie założę przedniego tuza do Fiata Gricy, więc... Czekajcie, bo ja sobie pracownika puściłem, żeby mi tu kosił sorgo ogólnie, ale widzę, że on w połowie skończył. Że w połowie pola pracę przerwał. Bardzo mi się nie podoba twoje podejście do mojej pracy, ale tak jak... Ale zostaniesz odpowiednio za to wynagrodzony, czy tam bardziej ukarany. Tak, że będziesz musiał robić jeszcze to pole, więc no niestety, ale ja cię tak mogę przyłapać, bo to właśnie mi się zawsze pokazuje powiadomienia, jak cię kończysz pracę czy coś takiego. Kolego, ty myślisz, że ja to nie wiem, nie niby. Że ja to taki ciemny jestem w tym temacie. Dobra widzowie, ja już tutaj wszystko to porobię sobie. Czekajcie, mu się chyba dało, nie? O jest, dobra, front linkage. Okej, dobra. Tuz mi będzie potrzebny, bo widzowie, taką kosiarkę mu kupię właśnie. No właśnie tą przednią. Wow, która już sama w sobie jest większa niż tamta, którą sprzedałem, wow. A to ja tą chyba miałem kupić. A dobra, trudno. I kupimy jeszcze tą. I teraz to mam porządny zestaw, nie, jakieś bidectwo. A jako tych nawozów, tyle tych palet tu mam, że masakra. No więc dzisiaj pewnie sobie coś to przetestuję, jaka ta Fiata Gricy jest mała przy tym. Ale da radę, tak przynajmniej myślę, że powinno radę sobie udać. No powiem wam, że trochę dziwnie taki zestaw wygląda, bo to raczej do trochę większych ciągników się powinno brać. No czekajcie. No jak to wygląda? No nie, słabo. Dobra, wiecie co? Tą tylnią kosiarkę bym sobie większą wziął. Dobra, wiecie co? Inaczej robię. Inaczej zrobię, bo... W ogóle wziąłem te kosiarki jakby oddzielnie do swojego zestawu. Nie wiem, że tak powiem chyba. Źle to wziąłem. Czekajcie, zły zestaw zrobiłem. Ja to muszę... Wszystko teraz pięknie sprzedać, nie? Czekajcie, Kunen John Deere Pack. Muszę kupić tak tą. Bardziej taki się zestaw powinien tu zrobić. Kupię tą i kupię właśnie jeszcze tą. O tutaj, dobra. Widzowie, dobra. Mam kasę. Ja mówiłem, że sobie się wstrzymam do premiery dodatku premium. Bo tam ma zostać dodana kosiarka, ale jak zobaczyłem, jakie ona będzie wielkie zapotrzebowanie na moc miała, to ja stwierdziłem, że nie, ja dziękuję. Że nie, że ja dziękuję, ja już lepiej sobie kupię tą z tej fajnej paczki. Kuhn and John Deere Pack. Bo ja nie mam zamiaru, widzowie, nie mam zamiaru tak... No... Kasy mam, ale aż takich mocnych ciągników, słuchajcie, to... Tylnia 220 koni mechanicznych ma zapotrzebowania na moc. Więc no to jest naprawdę, gdzie ja się rozkładam tutaj. No więc to jest naprawdę no dużo, dużo, bardzo. Bo ja widziałem na kanale, ktoś dostał przedpremierowo i tam sobie w ogóle ten już kupił właśnie 100 ogólnych, nie? Kurde. Czekajcie, jak ja mam się ustawić? Żeby to by było jako taką w miarę, jako taką. Jedziemy widzowie, jedziemy z tym. Czemu ja jadę tylko 14?
idę na godzinę. No bo ja, że w takie miejsce wjechał świetnie. A tu widzę, że składam. Chyba będę musiał sobie gdzieś... Bardziej bym sobie może stąd zaczął, nie wiem. Czekajcie, ja takie ujęcie zrobię na miniaturkę. Nie, nie, tutaj nie. A bardziej tutaj, nie? O, takie. Kurde, i będzie zestaw piękny, widać już od razu. Na samej miniaturce. I powiem wam, że tym się fajnie kosi. No, powiem wam, że to jest fajna inwestycja i teraz będę bardzo szybko... O kurde, gdzie będę leciał teraz. No bo tamta kosiarka, no to była bardziej taka, no pod tamte moje poprzednie ciągniki, które tu miałem. Tego, wiecie, tego MTZ-a i tego drugiego. I tego Zetora, no. Teraz już trochę na większy sprzęt przyszedł czas, więc no, zwłaszcza ta Fiata Grica. W ogóle w DS i Premium ma zostać dodany dokładnie ten sam model Fiata Grica, nie? Dokładnie ta sama Fiata Grica, nie? Ma zostać dodana w dodatku Premium. Sprawda, ona będzie zupełnie inaczej wyglądała, nie? Bo to będzie od Giantsów, a nie tak jak ta tutaj, że jakiegoś, jakiś model to zrobił, ale ciągnik sam sobie to będzie chyba ten sam. Znaczy będzie ten sam, no tak. To ma taki fajny ciągniczek sadowniczy być też dodany. Marki Szalek, nie? Agroszalek, czy jakoś tak to tam się nazywa. I też fajne, też powiem wam, że fajne też. To już widzowie będzie w ten wtorek, nie? A film z tego DLC już w tą środę, myślę, żeby mógł wejść. No już wtedy. Dobra, mój pracownik, który sobie sorgo kosi, ma już 80% zapełnienia w swoim zbiorniczku, więc dobrze wiedzieć. Ojej, to nie zacina ta gra. Ale trudno, niech se zacina. Kto jej zabronił? Ja jej zabraniam, no mi to przeszkadza. Nie, no żartuję, nie zacina tak, że się grać nie da. Trochę tam są zakłócenia niby jakieś małe, ale co my mi robimy? Normalnie z takim zestawem to teraz będę zapierdzielał. O, można taką miniaturkę zrobić. No i widzicie, ostatnio te Fiata Grice nie używam w ogóle do niczego, ale jakieś tam zastosowanie teraz widzę odnalazła na moim gospodarstwie. Czekajcie, bo tu jeszcze na drugą łąkę trzeba się przejechać. Trzeba jeszcze na drugą łąkę, widzowie, przejechać. Ojku, się trzeba przejechać. No i czekajcie, bym sobie niższy bieg wrzucił. No czekajcie, bo on już skończył pracę podobno. Tak mi gra mówi. Nie wiem, ile w tym prawdy. Dobra, powiedzmy, że dobrze. Powiedzmy, że jest w miarę.
Czy ja tu zahaczę? Dobra, już myślałem, że zahaczę o gałąź, ale tak na całe szczęście się nie stało. Więc jestem z tego bardzo szczęśliwy swoją drogą. Może nie zahaczyłem o tą krupią gałąź. Dobra. Lecimy dalej. Lecimy dalej, bo tu nie ma czasu, widzowie, nie ma czasu. Nie ma czasu na głupoty, dzisiaj jest dużo roboty. Dobra, tak akurat się udało idealnie. Niestety musiałem z tej rury zdjąć to takie... No to wiecie, które, bo... Pamiętacie w poprzednim odcinku, jak to... Co to się z tym stało, nie? Czemu musiałem? Ach, bo te... Dobra, czekajcie. Dobra, już mi pojedź na pole 62. Bardziej bym go chyba tak... Tak bym cię chyba bardziej ustawił, bo... Inaczej to się troszkę boję, że odmówisz posłuszeństwa. Dobra, pojechał. Znaczy, tak mi się wydaje. Taki dostałem komunikat, który powinien na to wskazywać. Że chyba pojechał. Dobra, wbijamy czwórkę i lecimy. Dobra, lecimy. Lecimy z tym. Nie patrzcie, jak to szybko schodzi normalnie. Kurde, pa normalnie, pa, kurde, pa. Pa, kurde, jak ja to wykosiłem. Wiem, że ja mam dużo już siana i trawy, ale ja tak teraz to robię, wiecie, żeby tak sobie przetestować to, co ja rzucę. Kupił po prostu, nie wiecie, o co mi chodzi. Tak normalnie to chciałem prasowanie słomy zrobić, ale tak myślę, że nie. Muszę najpierw kupić nową kosiarkę, bo bym chciał to kiedyś później zrobić, to bym nie zapamiętał o tym planie. I myślę, że tak, no. Lecimy. Ja wiem, że ja tak nierówno jadę, ale wiecie, no. Trochę czasu by też się przydało zaoszczędzić. Dobra, i z tego ciągnika wysiadam i myślę, że sobie trochę teraz poprasujemy, nie? Czemu nie? No to lecimy z tym. Zrzut automatyczny? Czemu by nie? No tu trochę słomy jest, jak widać, do poprasowania, że... Ach, ten daszek się musi sam otwierać. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, widzowie, lecimy z tym. Lecimy, nie śpimy, kurde, bo ten... Lecimy. Dobra, widzowie, ja lecę dalej z tematem odcinka naszego pięknego dzisiejszego. Ach, ja pamiętam, jak ja tak rozważałem zakup tego pola i nareszcie go dokonałem. Widzowie, normalnie, kurde, jak nareszcie to dokonałem, nareszcie to pole już mam.
I posiadać this field. I have this field right now. Already bardziej chyba. No i kurde co, no. Panie. Rozkładasz się, tu pyk, kuźwa, pyk. O. O właśnie. Ty, akurat tak przy silosie jestem, nie? Dobra, no to se wysypiemy. Tutaj od razu. Se kurczaki tu chyba kupił, bo nie mam, nie? Nie mam, widzowie. Ja nawet nie wiem, czy ja mam, czy nie. Tak, ja jestem odklejony totalnie od świata rzeczywistego. Czekajcie, ja mam tylko... No nie mam, ja mam tylko te krowy. Które, jeżeli chodzi o jedzonko, to tam mają. Mleko, płody, kuro. No, gdzie zblokowany został? Aha, bo to nie ten. Dobra. No, krowy, mleko, płody, kuro. Całe szczęście. A na mleku się fajnie zarabia. No, ta prasa trochę dużą wygląda. No, wygląda trochę na dosyć dużą przy tej szesnastce, ale... Ale jak widać, szesnastka to z nią popierdziela tak, jak powinna, więc no. No czekajcie, wjeżdżamy na kolejne pole poprawić o mijaka. Czekajcie, jeszcze drugie ujęcie na miniaturkę. Nie chcę dwa będą ujęcia. Nie chcę. Dobra, może zrobię taką przepołowioną miniaturkę, bo w tym filmie się dwie rzeczy. Dwa tematy w tym filmie takie przewodnie są, więc no. Skończył niby pracę, tak? A nie, bo to nie ten, dobra, aha. A to ten, dobra. No już go chciałem, już go opierdzielić miałem, więc. No bo ja już go miałem opierdzielić, ale widzę, że chyba nie trzeba. Tym razem mu się poszczęściło, nie? No, niedobry. Aż niedobry ty. Kurde ty. Dobra, lecimy z tematem dalej. Dobra, czekajcie. Pracowanie moim zdaniem się powinno zaczynać od rzędów bardziej niż od uwroci. Dobra, już nie będę tego daszka. Dobra, otwieram ten daszek i go nie zamykam już. Niech mi powietrze nalatuje z góry. Czemu by nie? W sumie czemu by nie jakby. Dobra, ja lecę dalej z odcineczkiem naszym pięknym. Moim, przepraszam, nie żartuję. Waszym też. Bo wy go oglądacie. To jest też branie udziału. Nie żartuję. To jest całe moje, widzowie. Nic waszego w tym filmie nie ma. Znaczy wasze lajki, komentarze. Więc w sumie jednak jakiś tam wkład w to macie. I za to wam bardzo dziękuję. Bo mi to pomaga się rozwijać w walce z algorytmami tej nieszczęsnej platformy zwanej udupem. Ach, kuźwa no! Tu się nie da nawrotki zrobić, widzowie, no. To jest ostatnie żniwa na tym polu już, widzowie, no niestety niedługo. Ja mam zamiar to pole sobie zlikwidować, nie? I coś tutaj sobie uczynić na nim. Na przykład, nie wiem, o w ogóle nie wiem, czy ja wam pokazywałem w poprzednim filmie, ale tam taką fajną przyczepkę z Ponszpaka sobie kupiłem. No, coś na tym polu by się przydało uczynić, na przykład, nie wiem, jakieś... Jakieś budyneczki fajne powstawiać. Nie wiem, ma oborę dla krów. Bym tu przeniósł.
jakąś większą bym na pewno sobie kupił. Sobie pobrał jakąś większą troszkę z Mod Habika i bym ją sobie kupił. No, jakąś tak myślę większą trochę. Myślę, żeby się przydało coś takiego. No widzę, że krowy ładnie mi produkują gnojówkę. Zauważyłem. Bym ją, myślę, na łąki wylał, żeby jadły, wiadomo, trawę i siano nawiezioną własnym gównem. Żeby się z tym dobrze czuły po prostu, nie? Że... Wiecie, że... Tu skontroluję dobrze. Ja nie wiem, czy ja na tym polu. A tu już prasowanie robiłem, kurde, to. To ja to odkładam tą przyczepę w takim razie i normalnie, kurde, ten lecę, nie? Znaczy prasę odkładam, nie przyczepę, jak powiedziałem. Powiedziałem przyczepę, sorry, prasę odkładam. I lecę ze zbieraniem tych pełów. Znaczy nie. Czemu ja tędy wracam na gospodarstwo, jak tędy było szybciej? Aha, bo ja chciałem sprawdzić to pole, czy już sprasowałem. No to wiem, już sprasowałem. No tak. Dobra, widzowie, udawajcie, że to się po prostu nie stało, sobie kierunkowskazik pięknie wrócę. A ja, pirat drogowy, ja nie zaczekam, aż sobie inni przejadą. Ja tu normalnie jadę dalej, kurde, kurde. Jeszcze dwie znajdźki zostały w ogóle z tej mapy do zebrania, więc tyle. Fajnie, dobra, czekajcie, sobie tutaj jadę, tak, pyk, pięknie, dobrze, lecimy, lecimy, dobra, tu trzeba otworzyć, bo wjeżdżał tu będę prasą, się odparkowywał prasę, bo wjeżdżał tu będę ciągnikiem i przyczepkę tą piękną sobie trzeba podpiąć. Bardzo jest moja ulubiona przyczepa do zbierania bel. Z Mod Huba jest taka fajna, wiecie. To jest, no się nazywa Punch Pack. Możecie normalnie wybrać, czy chcecie mieć autoloada, a może czego też nie chcecie. To w ogóle do was ten wybór należy. Każdy może, kurde, po swojemu setu to wziąć ci, kurde, tyle. O, ta przyczepa to jest, kurde, przy tym Ursusie wielgachna, kurde, taka, powiem wam. No, jak to wygląda w ogóle ten zestaw, nie? No nieźle, nieźle, już pełny kolejny zbiornik ma ten pracownik. O, tu sobie jakąś mniejszą belę zrobiłem, z tego co widzę. No to dobra, to jadę już zawieźć chyba wszystko, nie? Dobra.
Widzicie, że w tej grze to taki ciągnik niewielki wcale. Jak sobie pięknie radzi z taką przyczepą, nie? No kurde, zobaczcie. Naprawdę nie trzeba wiele. Dobra, w tym odcinku byłoby już na tyle, się z wami żegnam. Mam oczywiście tylko nadzieję, że wam się to spodobał ten odcinek. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subie z dzwoneczkiem i łapce w górę. I żegnam was i witaj. Znaczy kurde. I zapraszam do kolejnych odcinków. Jeżeli macie jakiemuś znajomemu go, jakiegoś znajomego, któremu filmy takiego typu jak ja tworzę się mogą spodobać, to możecie wysłać. Nie? No. Więc co, w tym odcinku byłoby tyle. Powtarzam, subujcie z dzwoneczkiem, łapkujcie w górę, udostępniajcie znajomym, wszystko kuźwa róbcie i co. Do następnego i cześć, bye bye, papatki. No.